Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na zajęciach, które będą poświęcone wartościom rytmicznym. Dzisiaj poznamy takie pojęcia jak cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka oraz szesnastka. Dla wszystkich tych, którzy pierwszy raz słyszą o nutach, o takich nazwach, pragnę Was poinformować, żebyście się nie zrażali, bo to są bardzo proste i podstawowe rzeczy, które dzisiaj mam nadzieję, że sobie wyjaśnimy. Na samym początku mamy tutaj klucz wiolinowy oraz metrum 4/4. Co oznacza metrum 4/4? Że w jednym takcie, czyli od kreski taktowej do kreski taktowej, zmieszczą nam się 4 ćwierćnuty. Przypominam. Metrum 4/4 oznacza 4 ćwierćnuty w jednym takcie. I te ćwierćnuty mamy zapisane właśnie w trzeciej linijce, czyli tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. Aby jak najbardziej zrozumieć, o co tutaj chodzi z tymi wartościami rytmicznymi, przyda nam się takie urządzenie jak metronom. Myślę, że na wszystkie telefony jest możliwy do ściągnięcia taka aplikacja metronom, która będzie nam wystukiwać cały czas to samo tempo, aby te wszystkie wartości były jak najbardziej dla nas zrozumiałe, aby nam tutaj nic nie umknęło. Jeśli nie mamy metronomu, można wykorzystać do tego zegarek. My dzisiaj sobie te ćwiczenia wykonamy w tempie 60, czyli w takim, jak w naszym zegarku uderza sekundnik. Tempo 60, tak jak sekundnik w zegarku, czyli w ten sposób. I uwaga. Spróbujmy sobie najpierw nazwać te nuty tak, żeby łatwiej nam było zapamiętać, jak długo będą one trwały. Zauważcie, że w pierwszej linijce jest tylko jedna cała nuta, bo tą całą nutę będziemy liczyli aż do czterech, tak jak tutaj. Uznajmy sobie, że to jest bardzo długa nuta, czyli nazwiemy ją bardzo długa. Uwaga! Bardzo długa. Powtórzmy sobie jeszcze raz. Bardzo długa. Zajęła nam cały takt. Zauważmy, że w drugim takcie, tutaj gdzie mamy pół nuty, są dwie nuty. One już nie są bardzo długie. One są po prostu długie. W jednej takiej czwórce, w jednym takcie mieszczą się dwie. Uwaga, spróbujmy. Długa, długa, jeszcze raz, długa, długa. Lecimy teraz do trzeciej linijki. Tutaj mamy ćwierćnuty, a więc to, o czym mówiłem na początku. Cztery ćwierćnuty w jednym takcie. To oznacza właśnie metrum. Przypominam, cztery ćwierćnuty w jednym takcie. Czyli na każde jedno uderzenie przypada jedna nuta. Spróbujmy sobie nazwać tę nutę po prostu ćwierć. Będzie to brzmiało mniej więcej tak. Ćwierć, 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 ćwierć. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga. Ćwierć, 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 ćwierć. To były ćwierć nuty. Wędrujemy teraz do kolejnej linijki. Do linijki czwartej. Tutaj mamy ósemki. Zauważcie, jak nam to wszystko się pięknie składa. W pierwszej linijce cała nuta była tylko jedna, w jednym takcie. W drugiej linijce podzieliliśmy sobie tą całą nutę na dwie półnuty. Podzieliliśmy to na pół, wyszły nam dwie półnuty. Idziemy dalej. Półnuta podzielona na pół dała nam dwie ćwierćnuty. W drugim takcie, w drugiej linijce mamy dwie półnuty. W trzeciej linijce cztery ćwierćnuty. W czwartej linijce 8 ósemek. Można je zapisać w ten sposób, łącząc je z sobą, albo w ten sposób, każdą oddzielnie. Tutaj na jedno uderzenie będą przypadały dwie nuty. Skoro można łączyć je parami, nazwijmy je sobie po dwie. I będzie to brzmiało mniej więcej tak.
Po dwie, po dwie, po dwie, po dwie. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga. Po dwie, po dwie, po dwie, po dwie. Świetnie. Wędrujemy do kolejnej linijki. Tutaj mamy szesnastki. I w jednym takcie zmieściło się ich 16. Podobnie jak ósemki, można je zapisać w dwojaki sposób. Albo łącząc je podwójną linią, albo z takimi dwiema chorągiewkami. Ósemka miała jedną chorągiewkę, szesnastka ma dwie. Przypominam, na jedno uderzenie muszą się zmieścić cztery. I nazwijmy je sobie, są takie malutkie, drobniutkie, nazwijmy je sobie szesnasteczki. I będzie to brzmiało mniej więcej tak. Szesnasteczki, 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 szesnasteczki. Spróbujmy jeszcze raz, uwaga. Szesnasteczki, 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 szesnasteczki. I to były nasze szesnastki. Wędrujemy do przedostatniej linijki. Tutaj mamy takie połączenie. Jedna ósemka, dwie szesnastki. Jedna ósemka, dwie szesnastki i cztery takie grupy. Na to jedno uderzenie będą przypadać trzy nuty. I będzie to brzmiało, nim spróbujemy sobie to wypowiedzieć w rytmie, nazwijmy je sobie na przykład skok w górę. I będzie to brzmiało mniej więcej tak. Uwaga. Skok w górę, skok w górę, skok w górę, skok w górę. I to było połączenie ósemki z dwiema szesnastkami. W ostatniej linijce mamy taki odwrotny zabieg. Najpierw dwie szesnastki, następnie jedną ósemkę. Również cztery takie grupy. Spróbujmy zrobić, wypowiedzieć w rytmie właśnie te cztery grupy. Szesnastki, ósemka. Nazywając je teraz odwrotnie. Tutaj był skok w górę, to tutaj będzie w górę skok. I będzie to brzmiało mniej więcej tak. W górę skok, w górę skok, w górę skok, w górę skok. Spróbujmy teraz razem wykonać całą tą stronę po kolei, bez zatrzymywania się. Przypominam, jak nazwaliśmy sobie te nuty. Pierwsza z nich była bardzo długa. Trwała cztery uderzenia do końca linijki. Kolejne były po prostu długie. Ćwierć nutę nazwaliśmy po prostu ćwierć. Ósemki nazwaliśmy sobie po dwie. Dalej były szesnasteczki. Przedostatnia linijka skok w górę. I ostatnia w górę skok. Uwaga, zaczynamy. Bardzo długa, długa, długa. Ćwierć, 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 ćwierć. Po dwie, po dwie, po dwie, po dwie. Szesnasteczki, 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 szesnasteczki. Skok w górę, skok w górę, skok w górę, skok w górę, w górę, skok w górę, skok w górę, skok w górę, skok. Wyłączam metronom. Mam nadzieję, że kilka prostych zasad dotyczących podziału rytmicznego dzisiaj udało Wam się poznać.